Witam, Pasieka w centrum miasta. Poddaję dzisiaj matki do ulików weselnych od kolegi Krzysztofa. Przyszły Krzysiek, szybko. Tu jest SK. Zobaczymy, nie miałem nigdy, zobaczymy co to jest. Krzysztof mówił, że pszczoła warta uwagi. Dobra. One już się cieszą. Tam nie ma co. Dobra. Idziemy podkładać do następnego. Pauza. Dobra. Poddajemy do drugiej rodziny. A to zostawiamy. Właśnie skończyło padać. Zobaczcie, ile wody się nazbierało. To pójdzie do zmiany tak i tak. Dobra. Pokazujemy im, że matka jest. Co wy na to? Że macie matkę? Jeszcze nie zatrybiły? Jakiś hałas zaczął. Będą zadowolone. Pauza. Dobra, tu poddajemy do następne. To jest cele. Teraz otworzymy. Sorry, że tak wam nie pokazuję. Okej, położona. I co, będziecie się cieszyć, czy nie? Cisza, o jedna zaczyna wachlować, teraz się zacznie. Tamta pierwsza rodzina szybko zareagowała na matkę.
a te bardzo, bardzo powściągliwie. Nie mrało wychodzą. No dobra. To włożymy wam ją tutaj. Dobra, bardziej. Zamiast z przodu przy wylocie, nie, z tyłu. Włożymy, żeby wam było cieplej. Już wachlują. Już się odezwały. Pauza. No, już wachlują. Zaraz będzie wrzało w uliku. Właśnie przestało padać dość mocno. No, ja aktualnie stoję już na akacji. Rzepak prawie rzepak i sad prawie że wywirowany. Resztę rzepaku mi została i jest tak gęsta, że ciężko wywirować. U mnie akacja już jest w pełni kwitnienia, a nie mam co podłożyć. Muszę szybko wywirować to, co było, te pełne korpusy. Ten tydzień ma być trochę kiepska pogoda, no to zobaczymy, jak będzie z tą akacją. Żeby nie było wiatru i gra do bicia, to będzie wszystko ok. Teraz podlało, to jeszcze czekać na słońce. No, te spokojnie przyjęły. Jeszcze jedno mam do poddania. W sumie 6 poddaję. Została mi jeszcze jedna. Pauza. Witam. Pasieka w centrum miasta. Dzisiaj jest 25 maja. Pochmurno, deszczowo. A pszczoły latają na akacje. To są loty z akacji. Właśnie jadę zobaczyć na swoją miejscówkę, gdzie mam wywiezione ule, co tam się dzieje, bo tam zostały poddane matki 5 dni temu. 5 dni temu zostały poddane matki, jednodniówki. Wymieniłem wszystkie. No, bo się chciały roić, a z reguły wymieniam co roku matki. Zobaczymy, co tam się dzieje. Ciekawe, czy się unasiennią. Tam jest odkład ze starą matką. Odkład już jest na 8 ramkach. Odkład był robiony z 3 ramek czerwiu. 3 albo 2, nie pamiętam. Ale chyba 3. No. I tak sobie latają. Myślałem, że nie będą dzisiaj chodzić, a one chodzą jak szalone. Także tu ten mają pusty, ten jest pełny i do góry był wczoraj wirowany. Półnadstawka. Także mają dwie półnadstawki mają do zapełnienia.
Zobaczymy pod koniec tygodnia, czy tamten pełen korpus nadaje się do wirowania, bo tak nie za bardzo się z nim, nie za bardzo można było wirować, bo się trochę lało. Tutaj są pszczoły bez rzepaku. W mieście to tak latają, zbierają wszystko, co tam podejdzie. Sady i inne rzeczy. A tam mam uliki weselne, jak miałem w zeszłym roku. Tam są cztery. Cztery wczoraj były poddane matki. I tam są cztery celki. A tutaj mam trzy. I tu są eski. Ten środkowy dzisiaj został na biegu zrobiony, bo mi jedna matka została. I musiałem tak zrobić jakąś skrzyneczkę, żeby zbić i szybko to wstawić. No, a tam te matki pójdą do ulików, tych odkładów, które poszły, zostały zrobione ze starymi matkami. A stare matki pójdą z powrotem do ulików weselnych, do zimowli. To są matki z białym opalitkiem, zeszłoroczne. Dobrze, jadę zobaczyć tam, co się dzieje przy ulach. Na razie, pozdrawiam. Tak u mnie wyglądają akacje. Całe drzewa są białe. Pierwszy raz od iluś tam, może 10-15 lat, tak akacja kwitnie. Dwa dni padało, to jak teraz zacznie nektarować, to będzie, miejmy nadzieję, masakra. Pełne są kwiatów. Ule mam postawione na takiej, no tutaj jest ich kilka, ale ja mam postawione ule na takim kawałku, gdzie tam może być nawet ich 3 hektary. Od takich małych metrowych do drzew, które są jeszcze może i przedwojennych. Jadę dalej. Za 5 minut będę przed pasieką, to zobaczymy, co tam się dzieje. No i jesteśmy na pasiece. Właśnie wyszło słońce. No, trochę się zrobił szał tutaj. To wszystko tutaj, to są akacje. Tutaj nie widać, tam są akacje, no tu jest ich pełno, jak wam mówiłem, z 3 hektary. Pójdziemy zobaczyć z drugiej strony, bo chyba pod słońce zapodaje nam telefon. O. O. Takie są białe drzewa, wszędzie. Tam jest akacja, za tymi drzewami, tam są następne. O. Tutaj, to są akacje, które mogą mieć, mówię, jeszcze przedwojenne mogą być. Za Niemca, jak ja to mówię. I bardzo ostro dają, tam też jest taka wielka akacja. Dobra, zobaczymy, jak tam. O. Jak tu pszczoły huczą. No, można powiedzieć, że jest elegancko. Tylko żeby matki się unasienniły, żeby nie poginęły, będzie wszystko ok.
Tutaj tak, tutaj mają pszczoły do zapełnienia, każda rodzina ma do zapełnienia 1,5 korpusa. Wczoraj dostały puste, resztę wirowałem i dostały po pełnym korpusie do osuszenia przez noc i teraz pchają. Pchają. Teoretycznie ma być ten tydzień ma być słaby, bo pogoda ma być taka, albo ma padać, albo ma być zachmurzona. Chociaż dzisiaj też miała być brzydka pogoda, wyszło słońce i się zrobiło ciepło, się zrobiło duszno. Idealna pogoda na nektarowanie. Dzisiaj od rana padało. Znaczy padało, to taki był deszczyk. Deszczyk, taki kapuśniaczek leciał. Także się nawodniło wszystko dobrze. Tam się chyba gorąco zrobiło. Elegancko to wygląda. Tu w tych ulach są poddane wszystko, matki, bakwasty, KB, od kolegi Szczepana. Miejmy nadzieję, Szczepan, że wszystko wyjdzie z nimi ok, że się unasiennią. Unasiennić się unasiennią, a może już to się zdarzyło, bo matki zostały poddane w zeszłym tygodniu, w czwartek. No, tak pod koniec tygodnia sprawdzimy, czy czerwią, czy są jajeczka, czy nie. W jednym ulu może być katastrofa, bo jak podkładałem matkę, na drugi dzień coś mi nie pasowało z tą klateczką i wziąłem ją, wyjąłem i włożyłem inaczej. I przy wyciąganiu znalazłem matkę inną. No ale zabrałem ją. To była matka też, ona by musiała mieć jeden, może dwa dni. Zabrałem ją i zobaczymy, czy będzie wszystko ok. No tak latają. No. Latają przepięknie, bym powiedział. Tak jak mówiłem wcześniej, ja od X lat nie widziałem, żeby tak akacja kwitła. U mnie w zasadzie to pszczoły mają odrabiać węzę, bo dostały, co niektóre wcześniej na rzepaku dostały po pełnym korpusie węzy, bo mam braki w węzie i muszę ją odrabiać. Miód jak nazbierają, to nazbierają, ale mają mi odrabiać, bo jest mi potrzebne na następnych 6 odkładów. Jak zresztą widzieliście, tam uliki weselne są przygotowane, matki się są poddane do ulików i 6 odkładów czeka na to. A 6 odkładów to wiecie, ile to musi być ramek. Co najmniej 20 gniazdowych i 20 ponadstawkowych to jest minimum na jedną rodzinę. A już jest deficyt. No dobra. Nie bajdurze więcej, bo to nie ma co. Przepięknie latają. Tu mają pusto, są na południe ustawione, także mogą latać, mają pole do popisu. No dobrze, żegnam się. Rzepak wywirowany. Nie wiem, tak mogę średnio powiedzieć, między 12 a 15 kilo wyszło mi z rzepaku na rodzinę. Bardziej 15 jak 12. Pozdrawiam pasieka w centrum miasta. I oczywiście to miejsce też jest w centrum miasta. Ale daje akacja, czuć ją. Na razie pozdrawiam.